Witam Was bardzo serdecznie przed Angelem Radowitz, to jest kolejny live on 2 odcinek. Znaczy sam odcinek, no jest żadnego live on 2. Odcinek symulatora i Stay 11. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału. I ja już się pogubiłem w połowie zdania, które złożyłem. Exit holding point runway 24. Chyba wszystkie pasy są teraz otwarte, jak się nie mylę. Nie wiem zresztą. Piszemy nie ma kilo papa Roger 80. Approach runway in use 24 transition level 60 meter of range visibility 10 kilometers or more 3200 feet temperature 26 formation musimy wylądować na pasie 24, dobrze. ID jest na pokoju. Czy jednak zmiana planów? Panie. Pas numer 24. Dobra, Golub 2S nie będzie. No via, light plan. Nic. Rain destyn za 5,5 mil morskich. Dobrze, teraz trzeba z powrotem wpisać tą formułę. Dobrze. Start. Descent. Tu Lima Kilo. Up Roger. Via. Golob. 3S właśnie to musiałem zmienić. Descent. Night level. 310. Tu. Flight level 100. Dobra. Najczęściej nikt nie powiedział, że pan dziecko nie umiem, więc dlatego trzeba to też wymawiać. I potem jeszcze ktoś w komentarzu napisze, że ja pan dziecko nie umiem przeczytać. Nie wiem, według symulatora lot trwa dopiero 23 minuty. U mnie minęło już 40 prawie. Nie wiem, coś tu chyba jest nie tak. To jest 10 tych mil morskich. Tutaj się przełączymy tu na automat. Prędkości i potem no. Zresztą co tu już możemy sobie zmienić. Trochę mamy boczny wiatr od lewej strony od ogona. Nasz trochę w prawo zwiewa, widzę. Dlatego jesteśmy trochę pochyleni w lewo względem
pracy, jaką lecimy. O, nawet słychać tutaj ten samolot. Możecie nie słyszę, bo jest to bardzo cicho, ale ja słyszę. Tu jesteśmy na ogonie. Jest taki ogólny trzymający się, więc wszystkie turbulencje samolotu są tu odwzorowane. Nie wiem, gdzie są te turbulencje, bo coś mi się wydaje, że ten... Tam było? Nie słyszałem. No nie, ale ja nie korzystam teraz z tej strzałki. Halo, kącik. No, halo, halo, no witam, witam. A to już wiem chociaż co to jest. Halo, halo, słyszysz? No, nie słyszę. Taka rozmowa. Trochę Discorda. Wam powiem, no już z czasu więcej informacji cenną. No cóż, trzeba wpisać jeszcze raz. Take off. Start. Bez. Ten. Tu. Lima Kilo Papa Roger. Via Drolop 2F Distant Flight Level 310 to Flight Level 100. Ja już się stąd nie ruszę.
Czyli tak jak mówiłem, dzisiaj nie ma nanometrów. Przełączamy to. Czy 10 mm? No nic nie do nanometra, no. We are close to top of descent, sir. Wysyłamy. Hmm. 40 minut lecimy według świata normalnego, a według gry jest 28. Tak dokładnie liczę. Komputery sam z siebie zdali. Nawet jeszcze do niższych prędkości, bo to się zaczyna ten poziom zbliżania, więc. Znaczy poziom rozpoczęcia zbliżania. Ciekawe, czy według tego zegarka, co tutaj jest, będzie naprawdę 56 minut lotu, czy mniej, czy więcej. Zobaczymy. Dobra, więc tu za chwilę uruchamiamy właściwie to zniżanie. I w dół. No jest, że ten, że... Throttle idle, a tak właściwie cały czas jest nam prodawana, więc... No teraz dopiero. Jak nie ma kontroli żadnej, to te loty są zbyt spokojne. No teraz wapka się produkuje, nawet wiem co mówi. The Captain i Start Descent, coś tam, coś tam, coś tam, już dalej nie pamiętam co ona tam zawsze gadała. Dzisiaj to się jej wyjątkowo nie słychać. Dobra, na razie ta pogoda skiwała, widzę jakieś działo. Zaczynamy nabierać prędkości, widzę, podczas tego zniżania. Za chwilę samolot będzie na nas krzyczał. Chcę, żebyśmy mu coś poradzili na to. Zobaczycie, o ile taka sytuacja nastąpi. Mądre to urządzenie. Mam nadzieję, że mnie nie zapną pasa numer 24 i nie otworzą innego, zanim tam dolecę.
No, to chyba uruchamiano tą stronę z tym APIS-em. Dobrze, powinien wyjść nowy APIS za 3 minuty zasadnie u mnie 4. Na chwilę samolot będzie na nas krzyczeć. Zobaczycie to. Naprawdę śmieszne uczucie, jesteś samolot na was krzyczy. Gorączki teraz to ma stać normalnie ostatni tydzień sierpnia, ostatni tydzień wakacji, a temperatura jest tutaj w lipcu. We need more drag, sir. O, słyszeliście? Właśnie samolot do nas przemówił. Czy ja i tak potrzebuję? No dobra, no pomogę mu. Myślę, że mu teraz właśnie wykonałem wystarczającą pomoc w tym. Na razie nowego nie widzę, jeśli chodzi o APIS. Lecimy 32 minuty według symulatora. Nie wiem, czy mam coraz mniej tych klatek na sekundę, nie rozumiem. Cały czas mówię o życiu procesora, nie jest złe. No, teraz powinien nie ma, teraz jest więcej. No, się chyba naprawiło tak mniej więcej.
oni mają te profesjonalne symulatory. Na tych wszystkich monitorach, to ja nie rozumiem, co oni tam muszą mieć wsadzone do tych sprzętów, że one to wszystko obsługują. No nie rozumiem. Czyli to jest dobry komputer, no wszystko na nim dobrze lata, no nie wiem, to nagle... Albo może po prostu wystarczy temu komputerowi zrobić formatę. Może też to swoje da. Na dzisiaj za mało zapakowany jest ten samolot, bo coś mu dziewsko to opadanie idzie. Spoilers retracted. Jakiś lekki turbulent. I to lądowanie będzie w następnym odcinku, tak? Jeszcze nie mamy nowej aktualizacji pogodowej, a jak to tutaj na tym komputerku? Aha, jeszcze ten. No jest jeszcze na Warszawę, przejdźmy tutaj. ...18 sobie tu już odstawię. Serio, ja takie wzorki tu muszę robić? Po co mam takie coś robić? PR516 do VM610. Chociaż to tutaj do tego Erasu. Nie, to inaczej to się robi. R510, tutaj gdzieś ja miałem clear, to się robiło chyba tak. Tak. Trzeba osobiście tego Erasu też bym wziął i usunął.
No. Spoilers half. Spoilers full. No i teraz trzeba po prostu... i polecić przez trochę czasu. Jak coś autopilot leci, nie ja wiem. Trochę za ostro w dół poleciał, bym mistrz wręcz powiedział, no ale dobra. Panie, a czemu tu się coś stało? Nie, żadnej tu mi mocy nie to dawaj. Dobrze i... Lima, Kino, Papa Roger. Rocznik Keran Lane 24. Ejol S. Jelez, znaczy się ram 24. Descent Light Level. To. To. 3000 feet. We need more drag, sir. Wiem, że chcesz more drag, ale już nie mogę, już jest mal. Więcej ode mnie nie możesz dostać. Jakie na styk zniżanie tak właściwie. Bardzo mocno na styk. No cóż, no trochę trzeba było pamięci zaklętów, nie ma sensu tam krążyć w pół. Nie, bo ja to mam przecież jeszcze tak rozszerzane. No tylko tak mi się wydaje. Dobra, ten komunikacik też już można wysłać. Osiem zdecyduje się, gdyż tam pushbackuje się. Pogoda. Cały czas jest to z numer 24, a tu to jest pogodą, pogoda się nie chce wczytać. Więc to jest właśnie minus latania na czymś innym niż to, jak jest to zaznaczone. Zapisz. Teraz już mamy na 10.30 pogodę. Nie, teraz możemy zacząć o dalej zniżać, a już nie trzeba się rozkręcać. Tu gdzie jest ta kropka, powinienem mieć 4000 stóp. Nie wiem jak ja to zrobię, ale... Landing lights on. Seatbelt signs on.
że było ciekawiej. Approach checklist completed. Śnienie 1018. No co mi przepraszam bardzo, jest ten silnik tutaj mi w tej chwili potrzebny. Ja chcę jak najbardziej prędzej wytracić, a ty mi to jakiś silnik, a ty to destyn, a nie altitude. We need more drag, sir. Mordrak chce. To, ty powiesz Mordrak. Jeszcze może bardziej leć w dół, to na pewno będzie. Już taki sytuacja, to ten pasażer, to ja już bym nie mógł. Murki, nie pięknie ładnie. Dobrze, już nie będziemy się stąd ruszać. Więc tak. Zniman kino Roger. Trapping. Final. Final landing. I runway. Far 10 metrów mil Mars autonomy. Mi się to zmiana nie metrami kojarzy, ale pierwsze lety za szybko. No gdzie już prawie zniżyłem się do tej wysokości, na której powinienem być. Myślę, że jest i tak dobrze. ILS-a sobie włączymy. Tu się wszystko zgadza, paczków nie potrzebujemy wyłączać. Dobra. Bez hamulców będziemy lądować, bo nie lubię z hamulcem. Approach fade? Activate? Będzie czy nie będzie? Powinno być za chwilę. I to już w następnym odcinku samo lądowanie i powtórki z lądowania, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zajrzę nam i do zobaczenia na razie.